skoro jesteśmy razem, to powiedzcie, czy popularne nazwisko pomaga, czy przeszkadza w szkole? W szkole. W szkole? Pytanie do ciebie, jak przychodzę do szkoły. No ale możesz powiedzieć, jak to u ciebie było. Tak, podpominamy. Czy mi pomagało, czy... No różnie w sumie, były takie dwie strony. Były, jakby, że strona była negatywna i pozytywna, w sensie było tak, że ze strony nauczycieli to miałam taką fajną nauczycielkę, która bardzo mnie lubiła właśnie i lubiła moją mamę, a miałam też takich nauczycieli, co na mnie krzywo patrzyli. Ale że za co? Nie wiem, tak po prostu byli tacy, jacyś nie mieli do mnie. Ale że czułaś to, że wynikało to ze względu na nazwisko? No wydaje mi się, że tak. I co cię robili? No nie, no, no nic. Negatywne nastawienie. No, bo bardziej byli tacy niemili, hamscy tacy... Dobra, a uczniowie? Nie, jeżeli chodzi o uczniów, to nie mam żadnych złych doświadczeń. A byłaś taką trochę, to dziwnie zabrzmi, atrakcją w szkole? Że pokazywali o to ona? Jak przychodziły nowe klasy? No chyba, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tak, ja była, tak, ja słyszałem, ja słyszałem, że o, ta Oliwia przywitała się ze mną. Więc tak, Oliwia była tą zresztą w szkole. A, no to ja słyszałem. Mam znajomych w tej samej szkole, w młodszych klasach, to było, że ej, cię moja siostra z tą przywitała, rozmawiałam z Oliwią, jest taka fajna. Dobra, a ty co uważasz, czy nazwisko przeszkadza, czy pomaga? Jak to u mnie jak na razie... Trzymał się wczoraj podjara, bo napisali mu... A, że tak, jeśli chodzi o czystą atrakcją szkoły, też jestem atrakcją szkoły przez nazwisko. Ale jeżeli... Pytają się, czy Szymon ma dziewczynę. Pytają się, jestem rozchwytywany. Ale jeśli chodzi o nazwisko, to... I też pytają się, czy Szymon jest gejem! Olivia! No co, powiedzmy sobie otwarcie, zapytali się, czy Szymon jest gejem. Dobra, to odpowiedzmy na dwa pytania. Nie, Szymon nie jest gejem i nie ma dziewczyny. Proszę pisać, 530, ja tam było. Ja jak coś, to Facebook Szymon Bieniuk. Ja go umówię na randkę i go odstawię. Dobra, to ty powinieneś szukać Oliwii. Jak ktoś zgłaszał się do ciebie i chciał numer do Oliwii? Nie, jeszcze nie miałem miejsca. No taki 06, jeszcze... myślę, że... A nie, miałem raz się wypytywał o Oliwię, czy tam może do niej numer z instrumentu, chyba. Pytasz tego Wojtka z Hału? Jezus, chciałem pikać. Ale mnie też się pytali, czy dał numer do ciebie. No tak. Pokażę ci. A nie dałem. No dobra, to ja chyba wszystko już wiem. Jest jaka długa rozmowa. No dobrze, to cześć pani na razie. 6 minut? Nie, no to krótko. Tak? Dzięki. Nie, no tak sobie. Pa, pa. Pa, pa.